Cześć! Skoro tu trafiłeś, to znaczy, że albo obawiasz się cen, jakie za chwilę będą, jeżeli chodzi o energię, albo kupiłeś fotowoltaikę i teraz się zastanawiasz, czy zrobiłeś dobry biznes, czy nie, albo masz pompę ciepła, albo inne urządzenia, zużycie Ci wzrosło i zastanawiasz się, czy będzie Cię teraz stać na rachunki, albo nie wierzysz w to, jak duża będzie podwyżka cen energii, a gwarantuję Ci, że będzie bardzo duża, bo już taka jest. Dzisiaj skupimy się na terenie, który jest mi bliski, a więc terenie, który obsługuje PGE, a więc to jest połowa Polski, a więc cała Polska wschodnia i centralna. I tutaj powiem Wam, jaka jest podwyżka cen energii. Czyli mamy te limity, prawda? Mamy ten limit 2000 albo 3000 kWh, który możemy sobie zużyć po starych cenach, które były, jak wiemy, bardzo niskie i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę oscylowały w granicach 80 groszy netto brutto za kilowatogodzinę. A więc było w granicach 80 groszy brutto, średnio dla gospodarstwa domowego. To jest taka cena, która była w zeszłym roku, która będzie dla nas do wykorzystania do określonego limitu. A więc jeżeli masz zwykły dom, powiedzmy, jednorodzinny i tak dalej, to możesz sobie wykorzystać do 2000 kWh. Jeżeli mamy natomiast gospodarstwo rolne, to do aż 3, no niesamowite. Gospodarstwa potrafią zużywać do 40 tysięcy albo i więcej kWh, więc te 3000 naprawdę ich nie ratuje i sobie to zrobimy później jako przykład przeliczenia właśnie, o ile więcej będziemy płacić za tą energię. A teraz właśnie skupmy się na tym. Mamy taryfę G11. Są różne taryfy, skupiamy się na G11, bo na niej najprościej to wszystko przeliczyć. Więc mamy taryfę G11, stara cena to 80 groszy brutto za kilowatogodzinę, nowa cena wynosi złoty 32. Dużo? Duża podwyżka? Mała podwyżka? Moim zdaniem olbrzymia. Złoty 32 za każdą kilowatogodzinę, którą zużyjemy, a w przyszłym roku będzie jeszcze drożej, nie będzie taniej. Więc jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy fotowoltaika się opłaca, albo myślisz, ma to sens, nie ma to sensu, dobrze zrobiłem, źle zrobiłem, albo czy mam pompę ciepła i czy inwestować jeszcze w foto, sorry, musisz to zrobić, nie masz wyjścia. Jeżeli prowadzisz biznes, tym bardziej nie masz wyjścia, bo te ceny będą jeszcze wyższe, a jeżeli jesteś rolnikiem, to przykro mi, też nie masz wyjścia. Jesteśmy zmuszeni do tego, nieważne czy wcześniej byłeś przeciwnikiem fotowoltaiki, byłeś wrogiem fotowoltaiki, uważałeś, że to nie ma sensu i fotowoltaika się nie opłaca, teraz musisz to zrobić i nie ma innego wyjścia. Choćby nie wiem, co się działo, nie znajdziesz lepszego rozwiązania i pewniejszej inwestycji. Takie czasy. Cóż na to poradzimy? Więc jeżeli też swoją drogą chciałbyś sobie sprawdzić i chciałbyś, żeby ktoś Ci to profesjonalnie sprawdził, czy to się opłaca, jak to się opłaca i tak dalej, to w komentarzu masz opis i namiary na mnie, możesz się skontaktować, to Ci to przeliczę, powiem jak to wychodzi, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Natomiast tak jak oglądaliście być może kiedyś jakieś moje wcześniejsze filmy, mówiłem, że trzeba sprawdzić, czy to się będzie opłacać, czy to się nie będzie opłacać. W tej chwili, no zawsze się opłaca. Nie ma wyjścia. Ok, przeliczmy sobie teraz jakiś przykład, jak to realnie wygląda na liczbach, jak i kiedy się ta fotowoltaika realnie będzie zwracać lub inaczej, może nie będziemy liczyć może okresu zwrotu, bo to sobie sami przeliczycie, ale przeliczymy to, o ile więcej będziemy płacić za energię, jeżeli tej fotowoltaiki posiadać nie będziemy i po prostu zapłacimy normalnie za energię, czyli to zużycie utrzymamy powiedzmy z zeszłego roku. Zrobimy sobie dwa przykłady, a więc jeden to będzie klient indywidualny ze standardowym zużyciem, bez pompy ciepła, drugi to będzie rolnik, który ma nieco większe zużycie i zobaczymy, jak i o ile więcej realnie będziemy płacić za energię w tym roku. Ok, a więc przeliczymy sobie pierwszy przykład. Zaczniemy od takiego standardowego budynku, gdzie mamy 5000 kWh zużycia. Najpierw sprawdzimy, ile zapłaciłbyś w zeszłym roku, czyli po 80 groszy, a więc 4000 i tyle mamy do zapłaty w 2022 roku. Teraz przeliczymy sobie, jakby to wyglądało w roku 2023. Tak jak wspomniałem, jest to zwykłe gospodarstwo domowe, a więc mamy ten limit 2000 kWh po starej cenie, a pozostała wartość po nowej cenie. No i już to sobie liczymy i dodajemy. Czyli mamy 2000 kWh po 80 groszy, czyli 1600 zł do zapłaty. Za pozostałe 3000 płacimy złoty 32. Daje nam to 3960. 3960 dodać 1600 równa się 5560 zł. Czyli szybko licząc, jak sobie przypomnimy, wcześniej było 4000 do zapłaty, teraz mamy 5560, a więc różnica wynosi 1560 zł. O tyle więcej zapłacisz za tą samą energię, ona nie będzie jakościowo lepsza, nawet powiedziałbym, że gorsza. O tyle zapłacisz więcej za energię tylko dlatego, bo sobie podrożała, bo tak. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy mieć fotowoltaikę, czy nie, to tutaj już Ci pokazuję, że na takim prostym przykładzie już będziesz płacić o 1560 zł więcej za samą energię niż jeszcze rok temu. 1560, tak szybko sobie licząc, dajmy na to na 5 lat, daje nam 7800 dodatkowych oszczędności, czyli 7800 taka fotowoltaika więcej zarobi w ciągu 5 lat tylko dlatego, bo ta energia podrożała. Więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o sprzedawców fotowoltaiki. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowników, no sorry, jest to konieczność, więc trzeba w to zainwestować, krótko mówiąc, tym bardziej, jeżeli to zużycie wzrosło i nie wynosi te 5000, a na przykład 7, 8, 9 czy 10 tysięcy kWh. Drugi przykład. Weźmy sobie rolnika, który zużywa 30 tysięcy kWh. Duża część rolników jest na taryfach G, w szczególności po ostatnich zmianach podatkowych, gdzie trochę z VAT-u pouciekali i tak dalej, przeszło na taryfę G. Mamy 30 tysięcy kWh, znowu po 80 groszy, wcześniej było, to jest 24 tysiące do zapłaty, więc tyle taki rolnik zapłacił sobie w 2022 roku. Teraz bierzemy pod uwagę obecne limity i to, co sobie taki klient może odzyskać, więc mamy te 3000 kWh limit dla rolników, więc 3000 kWh po 80 groszy daje to nam 2400, to jest pierwsza składowa tego rachunku. No i teraz znowu 24 tysiące kWh, przepraszam, 30 tysięcy kWh minus 3000, które miał po starych cenach, zostaje nam się 27 tysięcy, po złoty 32, bardzo atrakcyjnej cenie, więc do zapłaty zostaje się dodatkowo 35 640 zł. 35 640 dodać 2400, daje nam to 38 tysięcy i 40 groszy. 38 i 40 groszy, tak. 38 tysięcy 40 zł. 38 040 zł minus 24 tysiące daje nam to różnicę 14 040 zł, czyli o ponad 14 tysięcy złotych więcej jest do zapłaty tylko dlatego, bo cena energii podrożała. Tak więc zastanów się, na co chcesz wydać te pieniądze. Czy na pewno chcesz je zapłacić do PGE tylko po to, żeby mieć energię? Czy te 14 tysięcy albo 1500 zł wolisz wydać na coś przyjemniejszego? Za 14 koła już trochę można, coś można już fajnego kupić. Za 1500 też, bo to też nie leży na ulicy, więc przemyśl to, tak? Czy lepiej mieć to w kieszeni, czy lepiej wydać to do PGE, wrzucić do pieca te pieniądze, zapłacić po prostu za energię, przepalić ją w pewien sposób i po prostu zapłacić więcej. Decyzja należy do Was. Ja niestety ogłaszam tylko złą nowinę, mianowicie o podwyżkach cen energii. Tak jak wspomniałem, jeżeli jesteś zainteresowany, daj znać, to coś podziałamy i będzie dobrze. Będzie lepiej. Do zobaczenia, hej!